teraz, a ten symbol, to co to jest? Właśnie, jesteśmy środowiskowym ogniskiem wychowawczym Scout 2, działającym przy Komendzie Chówca Częstochowa. Działamy w roku szkolnym przy ulicy Żabiej 1 w szkole podstawowej numer 22. Tam świetlica działa codziennie w godzinach popołudniowych. W ferie i w wakacje, tak jak teraz mamy, organizowane są półkolonie dla dzieci. Są one współfinansowane z pieniędzy Urzędu Miasta. Dzięki tym półkoloniom możemy pokazywać dzieciom tak naprawdę piękno Częstochowy. Są oprócz tego, że chodzą na różne atrakcje, takie jak basen czy nawet sale zabaw dla dzieci, to zwiedzamy również muzea. Tak jak dzisiaj jesteśmy też na cmentarzu żydowskim, pokazujemy dzieciom historię, piękne zabytki i staramy się, żeby dzieci były jednak wyedukowane, troszeczkę coś z tego wyniosły. I dlaczego to robimy? Dlatego, żeby oni też coś z tego mieli, bo żyją w Częstochowie, a tak naprawdę nie do końca zawsze wiedzą, co tutaj się znajduje i dlatego chcemy, oprócz tego, żeby zapewnić im opiekę i atrakcje jakieś tak po prostu w wakacje, żeby się nie nudzili i żeby mieli co robić, to oprócz tego, żeby jeszcze coś z tego wynieśli, coś z tego mieli. Jest tak, jakby się wchodziło w nasz cmentarz, ten katolicki, znajduje się w Łodzi. Ja tam nie byłam i nie wiem, ale podobno właśnie w Łodzi jest taki cmentarz, gdzie faktycznie jest zadbany. U nas, tak jak właśnie powiedzieliście, nie dość, że jest stary, on był bardzo zniszczony w czasie wojny. Niemcy tutaj pochowali właśnie ludzi z getta, bombardowali. A tak naprawdę, no potem zdewastowali te młodzież. Byliśmy kiedyś w Muzeum Żydowskim na Katedralnej i tam dosyć nam się spodobało, więc stwierdziliśmy, że dlaczego nie? Dzieci zawsze mogą zobaczyć, czegoś się dowiedzieć, a z tego też, co zauważyliśmy, no nie mają też jakiejś dużej wiedzy na temat historii, tego, co tutaj się działo, dlatego postanowiłyśmy z koleżanką przyprowadzić ich właśnie tutaj, żeby opowiedzieć im, jak to się działo przed II wojną światową, w trakcie II wojny światowej. I dlaczego warto tutaj przychodzić, dlaczego warto dbać o to miejsce.